skoki. Ostatnie dwie minuty meczu pomiędzy MKKS-em Rybnik a Basketem Opalenica. Na tablicy winieje wynik 78-61. Piąte przewinienie. Będzie zmiana w zespole MKKS-u Rybnik. A ja jak zawsze pytam się sympatyczny obsługi medycznej, jak wygląda do tej pory, bez kontuzji? Bez. Takie wszystko jest drobne, drobne. Są bardzo mocne. Tak, wszystko jest ok. To ja pani życzę bezrobocia do końca tych mistrzostw. Ale to dopiero, proszę państwa, drugi dzień. A czym człowiek jest bardziej zmęczony, to jest bardziej narażony na kontuzję. Ale dmuchajmy na zimny, tak. Ziobro faulowany. Będą dwa rzuty wolne. I Ziobra juniora. A ja się znowu zapytam trenera Tomaszewskiego, czy te dwie drużyny tutaj są za silne do KM-u? Liczymy, że tak. A konfrontacja pokaże. Jak długo pan jeszcze by nie prowadził drużyny młodzieżowej? To może tak się zapytam. Ile Bozia zdrowia? Ile Bozia zdrowia da? Co pan sądzi o zespole z Rybnika? Bardzo sympatycznie grają. Czego im brakuje? Brakuje ogrania. I trochę bardziej wyrównanego składu. Ten chłopaczek z numerem 8, co teraz biegnie, to jest Szoszyniec odrobiona korytka. O! Jest budowy podobny. No, może tego wynikało chłopa. Ale jego brat... On tylko przyszedł w wieku 18 lat, już nie chce mu się grać. Bo jego mama jest siostrą pana korytka. Korbiana, tak. Ale też chłopisko, nie? Tak. Dostała wiatr w żagle, nie? Gdyby wczoraj tak grali, to chyba by było z uczestniczeniem. Musi walczyć, bo inaczej nie ma szansy. Kogo by pan w tym meczu wyruszył w drużynie z Opalenicy? Na pewno 15. Nie teraz akurat nie ma tych zawodów, a jest, ale nie dość ambitny, to bardzo szybki. No, jedna cecha kampania. Ale widać po konstrukcji ciała tego zawodnika, że on za wysoki nie będzie, nie? Ale my mieliśmy w Anglii Thompsona 1,72 m. To można powiedzieć, to taki Thompson. Mały Thompson. Mały Thompson. 5 sekund do końca, jeszcze Thompson rzuca. Trafia. Do tego koszyczka, a reszta jest wymaźna. I duże serce. I duże serce do gry. 84-61. 4, 3, 2. Jeszcze będzie sporny. A dla kogo? Dla Rybnika. Dla Rybnika. Zdążą jeszcze rzucić do kosza? Nie. Ja mówię, że zdążą. W kierunku kosza tak. Do kosza. No, dawaj, rzut.